było w nocy. Jechali tutaj, jak zeznał potem młody furman, jechali tutaj bocznymi drogami z Łańcuta. Niemieccy żandarmi i granatowi policjanci. Zabili najpierw synów Haima Goldmana, potem żonę jego, potem zabili Józefa i Wiktorię Ulmów, a potem nie wiedzieli, co zrobić z dziećmi. Szóstką dzieci Józefa i Wiktorii. I zabili wszystkich. Po kolei. Było słychać strzały, krzyk, lament. To było wstrząsające. Chciałbym, żebyśmy o tych ludziach i o tym dniu i o tamtych wydarzeniach zawsze pamiętali, jako Polacy, pokazując także światu, bo dziś w dobie, kiedy tą historię w różny sposób próbuje się kształtować, często fałszując jej rzeczywisty obraz, abyśmy my dzisiaj wyraźnie mówili, kto był zbrodniarzem, a kto był bohaterem, kto wykazał się miłosierdziem, a kto był draniem zasługującym na potępienie.